Ankietę mającą ustalić, o jakich Suwałkach marzą mieszkańcy miasta i gminy Suwałki, opublikował ratusz. Dość długi kwestionariusz zawiera 20 pytań, które mają pomóc urzędnikom w zaplanowaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdaniem prezydenta miasta ankieta pozwoli na dostosowanie polityki władz samorządowych do potrzeb lokalnej społeczności. Czy Suwałki są dobrym miejscem do życia? Takie pytanie pada jako pierwsze. Drugie i szereg kolejnych wymagają już odniesienia się do konkretnych kwestii. 7 pytań ma charakter otwarty. W wyznaczonych polach internetowego kwestionariusza można wpisać między innymi, na co mieszkaniec wydałby 0,5 miliarda publicznych pieniędzy, na jaki rodzaj współpracy między miastem a gminą Suwałki by postawił, czy jakie działania warto podjąć w zakresie dbałości o środowisko. Ankieta dotyka również spraw związanych z gospodarką, kulturą, rekreacją, polityką mieszkaniową czy transportu. Niedawno samorządy miejskie i gminne porozumiały się w sprawie utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego Suwałk, który wymaga opracowania wspólnej strategii rozwoju. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie dobrowolne. Czas na to mamy do 30 września bieżącego roku. Oczywiście dostępna jest również w wersji papierowej, a wszelkie szczegóły oraz urny do składania odpowiedzi dostępne są w ratuszu przy ulicy Mickiewicza i przy Sejneńskiej, w Suwalskim Ośrodku Kultury, Akwaparku, szkołach podstawowych nr 5, 7 i 11 oraz w siedzibach Parku Naukowo-Technologicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.